Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. W dzisiejszym materiale wideo chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób pozyskiwać mocne linki SEO przychodzące do swojej strony internetowej. Sposób na pozyskanie mocnego linka SEO zaprezentowany w tym materiale wideo w mojej opinii nie jest do końca uczciwy, a zawartość tego materiału wideo bazuje na case'ie domeny matwis24.pl i jednego z największych portali edukacyjnych w Polsce. Nie będę tutaj wymieniał nazwy tego portalu edukacyjnego dla dobra wizerunku tej firmy, dlatego zanim pokażę Ci treść wiadomości, jaką dostałem od tego portalu, postanowiłem tutaj tylko i wyłącznie zamienić nazwę domeny internetowej, aby pokazać Ci sposób, w jaki ta firma próbowała pozyskać link przychodzący z domeny matwis24.pl. Więc dla dobra wizerunku tamtej firmy zmieniłem tutaj nazwę domeny pracabezszefa.pl, ale idea marketingowa tak naprawdę zostanie zachowana. Więc teraz chciałem pokazać Ci tego maila, jaki otrzymał mój brat, właściciel serwisu matwis24.pl od jednego z największych portali edukacyjnych w Polsce. Więc tutaj celowo wysłałem maile ja osobiście do brata. Tak naprawdę sens tych wiadomości jest całkowicie zachowany. Zmieniły się tutaj tylko linki zamiast portalu edukacyjnego. Zmieniłem tutaj na portal pracabezszefa.pl, więc zobacz, jaka była treść tego maila. Dzień dobry, miałem niedawno przyjemność natrafić na Państwa stronę matwis24.pl. Jako że pracuję dla platformy edukacyjnej pracabezszefa.pl, pomyślałem, że może będą Państwo zainteresowani współpracą z nami. Pracabezszefa.pl jest zintegrowaną platformą edukacyjną dla nauczycieli, studentów, uczniów oraz wszystkich tych, którzy chcą dokształcić się na dowolny temat. Nauka u nas jest dostępna lokalnie, jak i zdalnie za pośrednictwem oprogramowania Skype. Jeżeli będą mieli Państwo chwilę, zachęcam do sprawdzenia naszej strony pracabezszefa.pl. Myślę, że się Państwu podoba. Oczywiście tutaj zamiast domeny pracabezszefa.pl chodzi o ten jeden z największych portali edukacyjnych w Polsce. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca będzie owocna, jednak aby temu pomóc, chciałbym zaproponować umieszczenie linku do pracabezszefa.pl lub banera na stronę, a w zamian nasza firma umieści link do Państwa strony matwis24.pl i logo w sekcji naszych partnerów na pracabezszefa.pl partnerzy, dzięki czemu Państwa strona stanie się rozpoznawalna dla naszych czytelników. Uprzejmie proszę o informację, czy możemy liczyć na Państwa współpracę. Będziemy bardzo dumni móc mieć Państwa jako naszych partnerów. Zobacz tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Sama idea wymiany linków pomiędzy tematycznymi portalami jest całkiem dobrym rozwiązaniem, natomiast tak naprawdę haczyk był ukryty gdzieś indziej. Zobacz, tak naprawdę ten serwis edukacyjny, który tutaj na potrzeby tego poradnika zamieniłem na pracabezszefa.pl, oferuje nam umieszczenie linku do strony matwis24.pl w sekcji partnerzy. Czyli zobacz, na potrzeby tego wideo poradnika stworzyłem właśnie taką sekcję partnerzy, jaka była na tym portalu edukacyjnym i właśnie ten portal edukacyjny oferuje nam umieszczenie loga wraz z linkiem przychodzącym do strony matwis24.pl, a my w zamian umieścimy na naszej stronie matwis24.pl baner bądź link do strony pracabezszefa.pl, czyli taka wymiana, można powiedzieć, linków. Tak jak Ci powiedziałem, nie ma w tym nic złego, natomiast sposób, w jaki próbowali umieścić linka na stronie edukacyjnej, był bardzo ciekawy i oczywiście nie przynosił mi większej wartości z punktu widzenia pozycjonowania strony internetowej. Zobacz, ten portal edukacyjny tak naprawdę umieścił na swoim portalu sekcją partnerzy, tak naprawdę było tam aktualnie 59 partnerów. Tak naprawdę ten portal edukacyjny pozyskał 59 linków przychodzących i zobacz, właśnie ten portal edukacyjny w sekcji partnerzy umieścił linka do strony matwis24.pl, ale co najważniejsze, był to link javascriptowy. A takie linki javascriptowe nie mają większego znaczenia pod kątem pozycjonowania stron internetowych. Ponadto Google sam nie zaleca, aby tego typu linki stosować na swojej stronie internetowej, więc taki link javascriptowy
nie ma większego wpływu na pozycjonowanie stron internetowych, jedynie wizerunkowo takie praktyki mogłyby cokolwiek pomóc. Natomiast zobacz, ten portal, wysyłając do mnie wiadomość, napisał mi, że będzie to link JavaScriptowy, tylko napisał, że będzie to link przychodzący, tak? Link w postaci logo. A czy będzie link to JavaScriptowy czy HTMLowy, to nie napisali. Natomiast domyślnie właściciele stron internetowych nie znają się na technologiach JavaScriptowych, dlatego umieszczą link wychodzący w postaci HTMLowej. I taki link wychodzący do, w tym momencie, do serwisu pracabezszefa.pl, jeżeli będzie to link HTMLowy, no to taki link HTMLowy będzie przenosił moc pozycjonującą na domenę pracabezszefa.pl, a dokładnie to na tą domenę edukacyjną, która tutaj na potrzeby tego nagrania została zmieniona. Więc podsumowując, jeden z największych portali edukacyjnej zaoferował mi umieszczenie linka JavaScriptowego w zamian za link HTML-owy i tak naprawdę mnie o tym nie poinformowali, dlatego ty jako właściciel stron internetowych także musisz takie rzeczy wiedzieć, jeżeli nie chcesz na tym stracić, bo zobacz, link HTML-owy możesz bardzo szybko poznać. Jeżeli najedziesz na jakiś link w serwisie, to w lewym dolnym rogu przeglądarki będziesz miał podświetlenie tego linka. Jest to link właśnie HTML-owy. Natomiast tutaj w sekcji partnerzy ten portal edukacyjny umieścił linki JavaScriptowe i najeżdżając na link, widzisz, co prawda pokazuje nam się tutaj łapka sygnalizująca, że jest to link, tak, jest to nawet link do strony matwis24.pl, ale jest to link JavaScriptowy. W lewym dolnym rogu przeglądarki nie widać podświetlenia adresu URL tego linka, więc jest to właśnie link JavaScriptowy. Jeżeli klikniesz prawy zbadaj element, to będziesz widział właśnie, że jest to link JavaScriptowy. Właśnie on click myFunction. MyFunction wywołuje nam adres URL, czyli adres URL domeny matwis24.pl. Widzisz? I takie linki z punktu widzenia pozycjonowania stron nie są jakoś dla ciebie istotne, dlatego jeżeli masz już wymieniać się linkami z zaufanym, wartościowym serwisem, to pamiętaj, aby były to linki HTML-owe, bo w tym momencie propozycja współpracy polegała na tym, że ja z serwisu matwis24.pl umieszczę link HTML-owy prowadzący do domeny pracabezszefa.pl, natomiast domena pracabezszefa.pl umieści z powrotem zwrotny link JavaScriptowy do domeny matwis24.pl, który de facto nie przynosi mocy pozycjonującej. Więc taki sprytny manewr powoduje, że tak naprawdę wydaje się na pierwszy rzut oka, że warto się wymienić tymi linkami, bo domena matwis24.pl, pomimo że jest bardzo popularnym serwisem, to ten serwis edukacyjny ma jeszcze większą widoczność, ma jeszcze lepszy profil linków, ma jeszcze więcej tych linków przychodzących do swojej strony internetowej i na pierwszy rzut oka właśnie wydawać by się mogło, że warto wymienić się tymi linkami. Tylko ta wymiana linkami opłacałaby się nam, gdybyśmy dokonali wymiany linków HTML za link HTML. Natomiast tutaj ta wymiana była link HTML-owy z domeny matwis24.pl za link JavaScriptowy właśnie z tego portalu edukacyjnego. I tutaj ja oczywiście administrowałem tą stronę i odpisałem: witam, w grę wchodzą tylko linki w HTML-u, czyli zaprezentowałem właśnie konstrukcję HTML-a, a nie JavaScriptowe, tak jak jest obecnie w sekcji partnerzy, czyli właśnie tutaj są linki JavaScriptowe. Przy wymianie link HTML za link HTML jesteśmy skłonni rozważyć Państwa propozycję. I tutaj z tego serwisu otrzymaliśmy wiadomość: witam, niestety możemy tylko zaoferować format JavaScript. W każdym razie bardzo dziękuję za odpowiedź. I ja tutaj już na końcu odpisałem: format JavaScript, to ja również mogę zaproponować. I tak naprawdę rozmowa się zakończyła, ponieważ zwyczajnie taki układ nie odpowiadał zarówno serwisowi edukacyjnemu, jak i domenie matwis24.pl. Ale mogę ci powiedzieć, że z ciekawości wszedłem na tą sekcję partnerzy na tym portalu edukacyjnym i znalazłem tam 59 linków JavaScriptowych. Ten serwis edukacyjny pozyskał 59 linków HTML-owych, które przekazywały moc SEO przychodzącą do strony internetowej tego portalu edukacyjnego.
czyli de facto portal edukacyjny zyskał 59 linków HTML-owych, a oddał 59 linków JavaScriptowych, które i tak nie przekazują mocy pozycjonującej. Taki portal edukacyjny, wykorzystując w mojej opinii nieznajomość właścicieli stron internetowych na temat technologii, według mojej opinii działanie tego portalu nie jest do końca uczciwe, ponieważ nie zostaliśmy poinformowani, że będzie to link JavaScriptowy. Dlatego taki zwykły, przeciętny zjadacz chleba, który nie ma pojęcia o technologii, o pozycjonowaniu stron internetowych, zapewne skorzysta z takich rozwiązań i oczywiście pod kątem pozycjonowania strony przekaże link wychodzący do tego portalu edukacyjnego. Na zakończenie mogę Ci powiedzieć, że ten portal edukacyjny pozyskał właśnie 59 linków HTML-owych z bardzo silnych domen, między innymi z domen uniwersytetów, czyli są to bardzo silne, zaufane strony internetowe, i zakładając, że jeden mocny link kosztuje 200 zł, bo tyle kosztują mniej więcej linki z wartościowych stron internetowych, to zobacz, 59 linków z mocnych domen razy 200 zł, to zobacz, to jest 11 800 zł. Taką prostą techniką ten portal zaoszczędził około 12 000 zł. Jak nie więcej, bo często nawet linki z jeszcze lepszych stron internetowych kosztują więcej niż 200 zł. Jak widzisz, w nie do końca uczciwy sposób także można pozyskiwać linki HTML-owe do swojej strony internetowej, a oddawać linki JavaScriptowe, które nie przekazują mocy pozycjonującej. Więc mam nadzieję, że zrozumiałeś ten case, który był tematem dzisiejszego poradnika. Chciałbym, abyś z tego nagrania wideo pamiętał, że pod kątem pozycjonowania stron internetowych najważniejsze są linki HTML-owe, czyli takie linki, gdzie adres URL będziesz widział w lewym dolnym rogu przeglądarki internetowej. Natomiast link JavaScriptowy jest to link, który z punktu widzenia pozycjonowania stron internetowych, tak a propos, jeżeli masz na swojej stronie linki w menu, jeżeli masz linki do ważnych stron zrobione w JavaScriptie, powinieneś przebudować całkowicie swoją stronę internetową, aby ona zawierała linki HTML-owe. Ponieważ takie linki HTML-owe są zrozumiałe dla robotów sieciowych i wpływają na pozycjonowanie stron internetowych. Ok, mam nadzieję, że case wymiany linka HTML za link JavaScript okazał się dla Ciebie ciekawy, wartościowy i pomocny. Czy go wykorzystasz? Decyzja należy do Ciebie. W mojej opinii sposób pozyskiwania linków w ten sposób nie jest do końca uczciwy, ponieważ nie jest transparentny, nie jest tak naprawdę przezroczysty. Ten sposób pozyskiwania linków HTML-owych w zamian za linki JavaScriptowe wykorzystuje tak naprawdę nieznajomość właścicieli stron internetowych odnośnie pozycjonowania stron. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia, z którą niekoniecznie musisz się zgadzać. Na zakończenie mam do Ciebie malutką prośbę. Jeżeli uważasz, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny, to oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.